2003, kiedy pierwszy raz Korola zobaczyłem w telewizji. Wtedy grali ostatni mecz Ligi Polskiej z Płockiem, jeszcze na starej hali krakowskiej. Byłem strasznie wpatrzony w niego, bo rzucił 15 bramek w najważniejszym meczu sezonu, bo kto który wygrywa, zdobywa mistrza Polski. Przychodzi do szatni, przebiera się, rozmawiamy, wchodzi na blisko, robi to, co ma zrobić. Koncentruje się po prostu na wykonaniu zadania, czy to rzut karny, czy to jakaś zagrywka, która jest pod niego ustawiona. Po prostu wie, co ma zrobić, wyjść w górę, rzucić i zejść do bazy. Na pewno znalazłby się w mojej drużynie, gdybym takową kompletował. I myślę, że miałby podobne zadania do tych, które ma obecnie, czyli rzut z dystansu, gra tylko w ataku, na tym chciałbym, żeby się skupił i egzekucja rzutów karnych, w czym jest wręcz doskonały. Najbardziej będzie mi brakować tego, jak Karol przed meczem albo pod treningiem mówi, bardzo boli go barki, nie może rzucać, a potem idzie i rzuca 120 na godzinę i mnie to troszeczkę boli, bo jak ja mówię, że mnie boli bark i potem oddaję rzut na bramkę, to widać wentyl na niej, a Karol jednak taka przekora jest, mówi, że boli go barka, a piłkę tak śmiga, że naprawdę ciężko ją zobaczyć. Nie każdy ma zaszczyt być chorążem reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie. On sobie na to naprawdę zapracował i faktycznie to jest, można powiedzieć śmiało, żywa legenda polskiej piłki ręcznej. Murator. No. Cieszę się, że był w większej mierze po mojej stronie, a nie moim przeciwnikiem. Pierwsze słowo to jest profesjonalizm. Sławek zawsze też sam pracował, dużo dawał na treningach, dużo dawał na meczu nam, całej drużynie. Potrafił też praktycznie sam wygrywać niektóre mecze. Tam Grzybojew mówił tam do Sławka, Sławek troszeczkę przystopuj, spokojnie, nie bądź się za dużo, ale Sławek zawsze robi swoje, trenuje i ciężko. Ogromna siła, szybkość, refleks. Wykonuje katorżniczą pracę na treningach. Czasami przecieramy oczy ze zdumienia, widząc to, co on wyprawia gdzieś tam z boku, kiedy robi swoje ćwiczenia. Potrafi przekazać w spokojny sposób ważne informacje, które na pewno pomogą zawodnikom czy całej drużynie. Na pewno wiem, że będzie dobrym trenerem i spod jego skrzydeł wyjdą naprawdę dobrze wyszkoleni bramkarze. Bardzo dobry przykład, jak Sławek na treningach i w wolnym czasie rozmawia z Miłoszem Wałachem. Chłopak ma 16 lat, a naprawdę robi z treningu na trening coraz większy postęp, a to uważam, że to jest duży właśnie wpływ Sławka. Facet, który myślę, że ugotowałby kamień, bardzo skromny przede wszystkim i szczery. Jak on już coś powie, to jest konkretna wypowiedź z jego strony. Nie jest jakimś szalonym skrzydłowym, nie ma jakichś dziwnych pomysłów i nie jest o nim głośno cały czas, po prostu robi swoją robotę najlepiej jak potrafi. Łatwość w rzucaniu bramek z trudnych pozycji. Czasami w niesamowity sposób, gdzie praktycznie jest bardzo trudna pozycja, potrafi jeszcze bardzo technicznym rzutem pokonać bramkarza. No ma to, tak? Biegnie do kąta, taka stara ręka, tak delikatnie sobie biegnie, szybko, delikatnie, tak? Biegnie i tam gdzieś sobie się, może nie to, że do końca zabawi się z bramkarzem, ale ten rzut nie jest jakoś mocny, ale bardzo precyzyjny i wie dobrze, co z tą piłką chce zrobić. Nawet jeżeli przeciwnik ma mocno zaciśniętą obronę i gdzieś tam skupia się na środku, na rozgrywających, to wiemy, że jak piłka doleci do Manu, to mamy powody myśleć, że z tego będzie bramka i wielokrotnie to pokazał na parkiecie. I o wiele łatwiej się gra właśnie z takimi zawodnikami, jeżeli wiesz, że tę pewność taką przekazują drużynie. Środkowy rozgrywający, taki typowy, urodzony, od lat dyryguje każdą swoją drużyną i potrafi właśnie wstrząsnąć drużyną w tych momentach, kiedy nie idzie i takiego człowieka na środku właśnie potrzeba. Jeżeli chodzi o rozwiązania taktyczne i podejmowanie właśnie decyzji, jaką zagrywkę zagrać i na kim to zrobić i w przekazywaniu tych wszystkich informacji, jest to najlepszy środkowy w takim graniu. Łapię piłkę, rzucam bez kontaktu 6 metra, tak więc można powiedzieć, że ja tylko dopełniłem formalności, a 90% zrobił Rozorman. Czasami nie wierzę w to, jak to tam przychodzi, a sam dostaję piłkę dokładną, a jest przede mną dwóch obrońców. Was nie ma na treningach, więc widać, co on potrafi z tą piłką
czasami zrobić. Czy to rzut z goda, czy również z wyskoku. I ten rzut jest naprawdę jego bardzo precyzyjny. Na pewno będziemy widzieli jego jakieś takie emocjonalne reakcje na ławce, jeżeli będzie kiedyś trenerem. To z tym trzeba się liczyć, że będzie w odpowiedni sposób reagował na pewne sytuacje. Mogę powiedzieć chyba w sumie na koniec naszej przygody z Uroszem, jako na boisku, kiedy z nim rozmawiałem. Ty taki jesteś, wszystko chcesz być najlepszy, nie? No, wiesz co, ja jestem taki Michael Jordan. Wszystko.